Pierwszy dzień sejmiku rozpoczął się wykładem Marty i Marcina Sidorkiewiczów o enoturystyce jako czynniku rozwoju turystyki regionalnej. Doktor inżynier Ryszard Kotliński omówił rolę przewodnika jako ambasadora regionu, a Igor Szatkowski przedstawił parki krajobrazowe województwa zachodniopomorskiego. Doktor Wacław Idziak zaprezentował nowe formy przewodnictwa turystycznego, a doktor Wiesław Skrzypek opowiedział o muzeum krajobrazu i zintegrowanej przestrzeni niezaleczonej. Bogdan Andziak przedstawił Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie, a Zuzanna Knopczyk poprowadziła warsztat o znaczeniu kostiumu w przewodnictwie tematycznym. Odbyło się również zwiedzanie kuratorskie Muzeum Ziemi Pomorskiej z udziałem Andziaka i Idziaka. Wywołanie Wystawy Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2024 było możliwe dzięki i we współpracy z Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach oraz Pracownia Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostrudzie, Dom Kultury i Zabawy Persepolisz, Dworzec Dobrych Myśli, Izba Regionalna Gminy Błędów, Kobiety w Kolekcjonerstwie. Kolekcja misiów i torebek Hanna Wasiak, Mirostowickie Zakłady Ceramiczne, Muzeum Pałacowe Przytrzebiatowski Ośrodek Kultury Pałac, Muzeum Północno-Kaszubskie we Władysławowie, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Muzeum Rzejowice 34, Muzeum Ziemi Pomorskiej w Siemczynie, Agroturystyka Skansen Pomezania i Salka Muzealna i Ławy. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Otyńskiej, Zespół Szkół Agroekonomicznych Karolewo, Zbiory Regionalne Bronisława Zamojdżina, Koncepcje, Skład i Grafika, Hetet Studio, Tomasz Stelmaski, Opracowania, Kontakt i Kuratorskie Doświadczenia Michalina Cooper i Sylwia Śliwa z pomocą zespołu Fundacji Ari Ari. Drugi Dzień Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego w Siemczynie to objazd studyjny poświęcony krajobrazom i dziedzictwu. W programie znajduje się wizyta w jednostce wojskowej w budowie K. Złocieńca, dawnej Ordensburg nad jeziorem Krosino, pełniącej funkcję ośrodka szkoleniowego III Rzeszy. Zamek Drachim, twierdza Joannitów, później starostów drachimskich, współcześnie Stare Drawsko, malownicze okolice Złocieńca, Drawska i Czaplinka. Z szybkim zwiedzeniem Czaplineckich, kościół Świętej Trójcy i Starego Miasta.